Szczęść Boże, kochane duszyczki, sobota, 10 sierpnia, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, ściskam Was na początek, każdego z Was, każdą z Was, mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, że dobrze się macie, że jesteście radośni, że byliście na Eucharystii, na mszy świętej, że przyjęliście Pana Jezusa w Komunii Świętej, że to sam nasz Pan zachęca nas, no, że ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, kto mnie spożywa. Ma w sobie życie, kochani, ma w sobie życie, ma w sobie taką świeżość, ma w sobie miłość prawdziwą, kochani. Prawdziwą miłość Bożą, kochani, która się rozlewa w naszych sercach, bo jest z nami Chrystus. To jest najpiękniejsza nowina na całym świecie, najpiękniejsza wiadomość na całym świecie. Jezus nas kocha i daje nam siebie w Eucharystii, w tym kawałku chleba, kochani. To jest najpiękniejszy, jak dla mnie, moim skromnym zdaniem, kochani, najpiękniejszy dar i prezent na świecie, że możemy przyjść, umocnić się na drodze pielgrzymowania do nieba. I pozwólcie, że dzisiaj zasieję, bo czytałem Boże Słowo teraz. I sobie myślę, dobra, włączę kamerę i niech to pójdzie w świat, to słowo, niech zostanie na internecie, dobre słowo, Boże Słowo. Też przeczytam Wam fragment z Dzienniczka Świętej Faustyny, bardzo polecam, naprawdę, czytam sobie każdego dnia jakieś fragmenty, polecam, ale większość z Was ma, no jak można nie mieć dzienniczka, kochani, no, jak można nie mieć dzienniczka. Będzie jeszcze, kochani, kilka takich różnego rodzaju fragmentów, słów różnych, będzie kilka orędzi, z tejże oto książeczki, którą też bardzo polecam. Życie na co dzień orędziami świętej pamięci ojca Sławko Barbaricia. Będzie Słowo Boże, które mnie też bardzo poruszyło. I to właśnie Słowo, kochani, zachęciło mnie dzisiaj. Gdzieś w sercu Bóg mnie zachęcił mocno, żeby o tym powiedzieć. Że powiedzieć właśnie o tym, o takiej cierpliwości. Zaraz do tego dojdziemy, kochani. Do cierpliwości, miłości, takiej modlitwy z miłości za drugiego człowieka. A zaraz Wam powiem, o co chodzi. Ale na początku chciałbym Wam przeczytać właśnie dziś święta Faustynka Kowalska z dzienniczka. I to jest, kochani, numer 777. I ona pisze tak. Dziś w duchu byłam w niebie i oglądałam te niepojęte piękności i szczęście, jakie nas czeka po śmierci. A co mówi nasz kochany Pan Zbawiciel? Ja, kochani, to będę czasami powtarzał, bo to jest tak bardzo, bo to jest Słowo Boże, kochani, to są słowa naszego Pana, które wychodzą z Jego ust. Oczywiście zapisane są na kartach Biblii, ale to są Jego słowa, kochani, a Chrystus nas zachęca. Przecież nie czytamy Pisma Świętego raz i koniec i wszystko pamiętamy i znamy na pamięć. Czasami czytamy słowo, które się raz kolejny, nie wiem, 53, 54, a za 55 coś nowego się przed nami odkrywa. Faktycznie to słowo jakoś inaczej nas poruszyło, inaczej nas dotknęło, jakieś nowe światło wniosło. Dlatego Biblię ja czytam bynajmniej każdego dnia, każdego dnia. Naprawdę rozkoszuję się. No bo kochani, tak naprawdę zobaczcie, no. Czym się karmimy? Potrzebujemy wzrastać w miłości przede wszystkim, w wierze. No i karmimy się Bożym Słowem, które nas kształtuje, naszą tożsamość. Przypomina nam o naszej tożsamości, kim jesteśmy. Żeby nie zapominać, że jesteśmy Jego dziećmi, Jego wybranymi, umiłowanymi dziećmi. I On do nas mówi, do przyjaciół swoich i do tych nawet, którzy są spoza Kościoła, kochani. Którzy może chcą piłować krzyże, którzy może walczą z Kościołem. Za tych ludzi trzeba się modlić. I dzisiaj mam refleksję na temat właśnie nas wszystkich. Nas wszystkich, kochani. Aby jak najwięcej ludzi wyrwać z sideł złych duchów, jakiegoś zainfekowanego złego myślenia, które może ludzie chwycili się, oglądając zbyt długo telewizję, zbyt długo karmiąc się jakimiś złymi informacjami. I to pracuje w nich. Są sfrustrowani, zdesperowani, agresywni, pełni stresu, lęków,
bo nie czytamy Bożego Słowa, kochani. Jaka jest Twoja tożsamość? Czym się karmisz jako dziecko Boże? Eucharystią, dobrym słowem, spotkaniem z ludźmi, modlitwą, czy godzinami siedząc przed telewizorem i wchłaniając w siebie złe informacje? Ja pamiętam, kiedyś godzinami siedziałem przed telewizorem. Godzinami, kochani. Nic nie robiłem godzinami. Lenistwo duchowe. Lenistwo duchowe. Nie chciałem walczyć o siebie. Nie chciałem walczyć o życie wieczne. Nie byłem świadomy tej drogi, kochani. Nie byłem świadomy w ogóle czytania Bożego Słowa. Nie byłem w ogóle, nie czytałem, nie chodziłem do kościoła. Nie karmiłem się życiem. Nie było we mnie życia tak naprawdę, kochani. Tylko wegetacja jakaś w środku. Jakiś stres, niepokój jakiś, brak jakiegoś celu w życiu, tylko z dnia na dzień się żyło tak jakoś bez tołku, bez radości jakiejś takiej wewnętrznej, bo to radość wewnętrzna, kochani, to nie warunki zewnętrzne. Wiadomo, gdzie się pojedzie fajnie, Chorwacja piękna, gdzie Grecja piękna, cieszy oko, ale nie nasyci serca, kochani, bo trzeba wracać, jakieś tam wspomnienia zostaną, ale no... Gdy nie ma korzenia, gdy nie ma prawdy w sercu, gdy nie ma Chrystusa, to ciężko będzie nam, kochani, żyć w życiu. Bo te wspomnienia gdzieś są ulotne. A jak będziemy mieli słowo Chrystusa, to nawet jak będziemy mieli, żyli na jakiejś wioseczce, pojedziemy na jakąś wioseczce, usiądziemy sobie przy jakimś strumyku i będziemy mieli obecność Boga w sobie. A jak nie mamy Eucharystii, nie mamy Chrystusa, nie oddajemy Mu naszych serc, no to na własne życzenie możemy być sfrustrowani, jakiś przygnębieni, bo nie myślimy o Nim, tylko myślimy o jakimś byle czym. Zajmujemy nasz umysł, karmimy się no, niezdrowymi jakimiś rzeczami. A czy najpierw jest jakaś sytuacja, wiadomo, później myślenie, tak? Za myśleniem idą uczucia, a za uczuciami konsekwencje, no. Jak się karmisz Bożym Słowem, to Słowo Boże weryfikuje serce. Myślisz, Boże, jak fajnie to czytać, jak fajnie jest to rozważać. Dziękuję Ci, Panie, że rozświetlasz ciemności mojego serca, że pokazujesz mi przez to Słowo, jak mam żyć, co mam zmienić, aby lepiej się Tobie przypodobać, aby Cię nie ranić, Mistrzu. To jest najpiękniejsze, kochani. Być blisko Jezusa, który oddał za Ciebie, za mnie swoje życie, z miłości do Ciebie i do mnie. To jest ofiara dopiero. To jest ofiara. To jest piękne, kochani. No i czym się karmisz? Czym się karmisz? Adoracją? Dobrym słowem? To jest cudowne, kochani. Mamy wolną wolę, dlatego wybierajmy bardzo mądrze, kochani. Świadomi naszego wyboru, gdzie obraliśmy sobie za cel osiągnąć życie wieczne. Na wieki radować się z Chrystusem, z Maryją, ze świętymi. Wszyscy razem, kochani. Dlatego dziś poczułem na modlitwie, czytając to słowo, bo też Bożym Słowem się modlę, psalmami, no Bożym Słowem, kochani, no. Że miałem takie przynaglenie w sercu, żeby o tym właśnie powiedzieć. I też z własnego doświadczenia troszkę może powiem. Ale już wracając z powrotem do tego tekstu Faustynki. Słuchajcie, zobaczcie. I skosztujcie, jak dobry jest Pan, jak czytamy w psalmie. Dziś w duchu byłam w niebie i oglądałam te niepojęte piękności i szczęście, jakie nas czeka po śmierci. I co mówi do nas Pan? Jedyny Zbawiciel, kochani, jedyny Bóg, któremu oddajemy chwałę. Dla Niego oddajemy chwałę. Jego uwielbiamy, nikogo innego, tylko Jego. Bo On jest Bogiem, kochani. Jest naszym przyjacielem, który nas uzdrawia. Jest wszechmogący. I pamiętajcie o tym, że jest wszechmogący. I mówi do każdego swojego dziecka, żeby przypomnieć o tym. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a przecież trwacie w Nim, kochacie Jego Słowo, kochacie Jego samego, bo jest waszym mistrzem jedynym, jedynym nauczycielem, jedynym Bogiem, wszechmogącym. Pamiętajcie o tym, o Jego słowach. I proście o wiele, bo to jest Bóg, nasz Ojciec, kochający. Tatuś, Abba, Ojcze. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a moje słowa w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Amen. I mówi do nas, kochani, że w domu
mego ojca jest mieszkań wiele. Idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy przyjdę powtórnie, zabiorę was do siebie, tam, gdzie ja jestem. To jest piękne, kochani. Tego cierpliwie módlmy się, czekajmy, wyczekujmy naszego Pana każdego dnia. Jak Słowo Boże mówi, czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Święty Piotr zachęca nas, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, ale bowiem przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży, aby kogoś pożreć. To jest, kochani, bardzo, bardzo ważne słowa, kochani, są. Dlatego czym się karmim? Czym się karmimy, kochani? Czym się karmimy? To jest, warto sobie odpowiedzieć na to pytanie. Jeszcze raz. Dziś w duchu byłam w niebie i oglądałam te niepojęte piękności i szczęście, jakie nas czeka po śmierci. Widziałam, jak wszystkie stworzenia oddają cześć i chwałę nieustannie Bogu. Widziałam, jak wielkie jest szczęście w Bogu, które się rozlewa na wszystkie stworzenia, uszczęśliwiając je, i wraca do źródła wszelka chwała i cześć z uszczęśliwienia, i wchodzą w głębie Boże, kontemplują życie wewnętrzne Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, którego nigdy ani pojmą, ani zgłębią. To źródło szczęścia jest niezmienne w istocie swojej, lecz zawsze nowe, tryskające uszczęśliwieniem wszelkiego stworzenia. Rozumiem teraz świętego Pawła, który powiedział: ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani weszło w serce człowieka, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Kochani, no. I teraz chciałbym wam jeszcze przeczytać, a może to zaznaczę sobie jeszcze później, porozkminiam sobie później. Ale duchota dzisiaj znowu. I to mnie bardzo poruszyło właśnie, żeby o tym powiedzieć. Dać nadzieję wszystkim ludziom, kochani, a szczególnie tym, żeby się nie zniechęcali, żeby brali przykład ze świętej Moniki, mamy świętego Augustyna, który został świętym biskupem, kochani, no. A święty Paweł, no to można by było wymieniać, no, zanim został świętym Pawłem, apostołem narodów, wielkim przykładem dla nas chrześcijan. Wiadomo, naszym autorytetem i przykładem jest nasz Pan Jezus. Od Niego powinniśmy czerpać każdego dnia siły, Go naśladować w miłości, w przebaczeniu, w miłosierdziu Jego. Ale jeśli... Zobaczcie, kto to powiedział? Chyba Jan Chryzostom, tak? Nie pamiętam dokładnie kto, naprawdę, wybaczcie, ale tu chodzi o to, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. A gdy czytamy, to sobie można wyobrazić, jak on to robił, jak chodził, jak tam wszystko pisane jest. Jakby oczami wyobraźni iść za tym tekstem. Jak uzdrawiał, zobaczcie, uzdrawiał, tyle ludzi przychodziło do Niego, tysiące ludzi nakarmił, a mieli tylko parę chlebków i dwie ryby. I nakarmiło się 5000 mężczyzn, kochani. To dlaczego my mamy się martwić? Tylko my czasami zapominamy o tym. Może skręcamy myślami na jakieś niewłaściwe tory, myśląc coś po swojemu chcemy. Nie wolno zbaczać od słów Bożych, kochani. Jezus mówi do nas, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. I czytając Pismo Święte, Ewangelię na przykład, to tak jakbyśmy słuchali, czytajcie sobie tak półgłosem Pismo Święte, wtedy lepiej to wchodzi, albo w ogóle przed Najświętszym Sakramentem rozważać przy obecności Jezusa, kochani, żywego, w obecności miłości żywej. Wtedy się będziecie przesiąknięci, będziecie miłością. To jest cudowne, że czeka nas życie wieczne, kochani, w radości, w szczęściu.
A my czasami wybieramy coś po swojemu, gdzie z reguły czasami kończy się niedobrze to. No bo niektóre jakby decyzje, które chcemy podejmować, wypływają z jakichś złych rząd naszych. I to czasami zwykle źle się kończy dla nas. A Jezus zachęca nas, jeżeli czytamy Boże Słowo, to te Boże Słowo nas przemienia. I mamy tożsamość w Chrystusie, nie mamy tożsamości w świecie, w ludzi światowych. Nie idziemy z ludźmi światowymi, którzy uczą nas czegoś innego niż Słowo Boże. My mamy tożsamość w Jezusie, bo jesteśmy Jego dziećmi, nie dziećmi świata. Co święty Jan bodajże, święty Jan czy święty Jakub, już nie pamiętam też, ale pisze, dzieci, nie miłujcie świata, ani tego, co na nim jest. Kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Ale bowiem na świecie jest coś pożądliwość ciała, pycha tego żywota. To nie pochodzi od Ojca. Rozumiecie? Dlatego nie gońcie za wielkością. Słowo Boże mówi. Niech was pociąga to, co pokorne. Bóg pysznym się sprzeciwia, kochani. No. A pokornym daje łaski. I to jest cudowne, naprawdę, kochani. Mi tak niewiele do szczęścia teraz potrzeba, aby tylko mieć Chrystusa w sobie, źródło mojego życia. Źródło, wszystkie moje źródła są w Tobie. Zawsze mówię do Pana. Ty masz dla mnie wszystko, co mi potrzeba. Ja nic nie chcę, Panie, ja chcę tylko Ciebie. I wierność Twojemu Słowu. To jest mój priorytet. Kochać Chrystusa, kochać Matkę Bożą i ludzi, których mi przysyła Bóg, których stawia na mojej drodze. Wiecie, ja mam taki charakter, że ja nie ganiam za ludźmi. Wiecie, jakoś tak nauczyłem się, że już nie biegam to tu, to tam, gdzieś tam, nie szukam jakiegoś takiego, wiecie, tylko żyję swoim tempem, staram się chodzić sobie na adorację, modlić się za ludzi, kochać Matkę Bożą, modlić się na różańcu i Bóg przysyła mi takich ludzi, których chce, no. Naprawdę, nie ganiam za ludźmi, to mi daje wielką wolność, kochani. Do nikogo się nie przywiązuję. To daje mi wielką wolność serca. Naprawdę jestem wolnym człowiekiem. Jezus daje wolność, zobaczcie, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, czyli poznamy Jego, poznamy Chrystusa, bo On powiedział co? Ja jestem drogą, prawdą i życiem i my tą drogą podążamy, kochani, no. Jesteśmy pielgrzymami, wygnańcami na tej ziemi, którzy zmierzają do celu i każdego dnia karmimy się siłą, czyli Nim samym. Oczywiście, no, wolność mamy, no. Wolność mamy. Jak my tą wolność wykorzystujemy, to trzeba się samych nas zapytać, czy wykorzystujemy ją do grzeszenia. No i później cierpimy, obwiniamy cały świat, Boga. My jesteśmy agresywni, pełni jakiegoś niepokoju. Musimy ciągle udawać, zakładać maski, że jest pięknie. No i właśnie wtedy nawet gdziekolwiek byśmy nie pojechali, choćby na Majorkę, choćby na Filipiny gdzieś, nie wiem, gdzieś na Malediwy jakieś. No to chwilowo może i będziemy dla oka pocieszeni, bo to pięknie, fajnie. Jakaś woda, jakieś tam tego, coś, jakieś może papugi kolorowe gdzieś latają. Gdzieś w Wenezueli albo gdziekolwiek, w Chile, gdzieś, nie wiem, gdziekolwiek, no. Ale jeżeli mamy, kochani, brudne sumienie, jesteśmy przepełnieni grzechami, żyjemy grzesznym życiem, postępujemy źle, grzeszymy, no to przyjeżdżamy do domu i dalej nic się nie zmienia, kochani. Dalej jesteśmy smutni, sfrustrowani. W pracy jakoś tam tak dziwnie jakoś się pracuje. W szkole, na tych uczelniach jakoś tacy jesteśmy. Nie mamy takiego entuzjazmu, życia. Nie mamy miłości prawdziwej. A jeżeli mamy czyste sumienie, kochani, pójdziemy do spowiedzi. Ja to kiedyś nie chodziłem w ogóle do spowiedzi, kochani, za 20 lat może, nie? Dopiero w więzieniu pierwszy raz, pamiętam, zaskoczyło. I to z pomocą Boga. Tylko i wyłącznie, kochani. Boży Duch mnie natchnął, pokazał mi, łuski z oczu moich spadły. Zobaczyłem swoją grzeszność, swoje postępowanie, ile ludzi skrzywdziłem, ile ludzi obraziłem, ile ludzi pobiłem, jak źle traktowałem rodziców, jak przychodziłem, wiecie, z jakichś melanży, naćpany albo napity po tygodniu, po dwóch. Wiadomo, czy kradł, jakieś napady robił, miał pieniędzy dużo, jeździł po jakichś hotelach po Polsce, imprezy, kluby nocne, wynajmował hotele dla paru osób. Ciuchy nieraz kupowałem dla innych. Bez kitu. Imprezowanie, jakieś narkotyki, alkohol, brudny seks, kochani. Szambo, jedno wielkie szambo. I ja czułem w sercu, w duszy, że robię źle. Że Bóg się o mnie upominał. Teraz wiem to doskonale. O każdego z nas się upomina. Tylko my czasami, widzicie, wolimy zabijać te sumienie, zamiast Jego słuchać. Zamiast Jego słuchać, to wolimy po swojemu. I jak to się kończy zwykle, kochani?
że nawet i nam wakacje różnego rodzaju nie pomagają, bo to trzeba wnętrze czyścić. Zobaczcie, wnętrze trzeba czyścić naszej duszy, żeby było czyste, klarowne, piękne, Boże, radosne. I później owocem Ducha, co jest jak Duch Święty? Zobaczcie, jak Jezus mówi właśnie, że korzystajcie z sakramentu spowiedzi. Znaczy Jezus tak nie mówi, ale ustanowił sakrament spowiedzi. Ustanowił sakrament spowiedzi, kochani, no. I dlatego, kochani, miliardy ludzi na świecie odzyskuje świeżość życia, gdy korzystają z tego sakramentu i z sakramentu Eucharystii, z modlitwy, żywej relacji z Nim, żeby myślami gdzieś nie uciekać w jakieś złe wiadomości, złe informacje, które będą zmieniały nasz styl myślenia, będą zmieniały nasze uczucia. No bo czym karmisz się, o czym myślisz, to takie później uczucia masz. Jeżeli myślisz o Jezusie, to jesteś radosny. Jeśli myślisz o niebie, jesteś radosny, nie możesz się już doczekać. I wszystko czynisz to, co On ci przykazuje. Z radością, nawet jeśli przychodzi jakieś cierpienie, niezrozumienie, to Mu ufasz przecież, prawda? Zobaczcie, iluż to świętych miało różnego rodzaju trudności, cierpienia. Wiadomo, że my jakby mamy jakby swoją taką, dążyć do swojej świętości, ale zawsze można brać przykład z ludzi świętych. Oni wnoszą jakieś światło dla nas. Zobaczcie, święty Jan od Krzyża, jak czytamy noc ciemną. Taki paradoks, niby noc ciemna, a ile wniesie w nasze dusze światła, ile zrozumienia. A, no właśnie, to może i tak mnie Bóg prowadzi, czegoś nie rozumiem. No kurczę, byłem u spowiedzi, żyję już jakby tyle dni na modlitwie, nic nie grzeszę, a tu jakaś, nagle jakaś ciemność, niezrozumienie. I otwierasz na przykład dziennik raczej, albo otwierasz na przykład, nie wiem, dzieła Jana od Krzyża, noc ciemna i czytasz, a no właśnie, albo dzienniczek świętej Faustynki, może ja do tego wrócę zaraz, bo to jest bardzo ważne, kochani. Wiem, że to było gdzieś na początku, jak ona przeżywała tak wielkie trudności. Wiadomo, nie jesteśmy Janem od Krzyża, nie jesteśmy Faustynką, żyjemy we współczesnym świecie, jesteśmy współczesnymi świętymi. Nie trzeba się bać. Panie, uświęć mnie. Nie musisz być, kochana siostro, kanonizowana, chociaż siostra zakonna, daj Boże. Daj Boże świętości, siostro, dla Ciebie. Dla Ciebie, drogi kapłanie, umiłowany uczniu Chrystusa. I Ty, bracie zakonny. I Ty, umiłowany uczniu. Naprawdę, z całego serca życzę Ci świętości, abyś był święty, kanonizowany, dobry dla ludzi. Abyś mówił piękne kazania, takie serca, co myślisz o Bogu, jak to przeżywasz. Mów szczerze, prawdę. To jest piękne, mówić szczerze i prawdę. To jest najpiękniejsze, kochani. Może nie mamy jakiegoś pięknego, elokwentnego języka. Nie wyuczamy się jakichś słów na pamięć i później je powtarzamy, nie mając Boga w sercu. Ale mówimy prostym językiem, kochani, bo jesteśmy prości ludzie. Prości ludzie, mądrzi, a mądrość to prostota, kochani. Nie świrujemy pawiana, tylko mówimy prostym językiem po Bożemu. Bo żyjemy Bogiem, Boga mamy w sercu, masz Boga w sercu. I nie uciekaj gdzieś w jakieś inne życie, tylko żyj z Bogiem, dla Boga i w Bogu. I przyjmuj Go każdego dnia, weryfikuj swoje serce, rób rachunek sumienia, przebaczaj ludziom, staraj się ich nie krzywdzić. Nie krzywdzić ludzi słowem, czynem, myślami nawet. Nie myśl źle o drugich. I zaraz dojdę, bo tak zauważyłem, kochani, zobaczcie, no. Sami byliśmy bardzo, bardzo grzeszni. Kto jak, prawda? Ja byłem strasznie grzesznym człowiekiem. Dziękuję Bogu, że mnie wyrwał z tego wszystkiego, że rozświetlił jakąś taką prawdą mój umysł. Że zapłakałem nad swoją nędzą. Dalej jestem tym człowiekiem. Dalej jestem Jego jakby stworzeniem. Ja nie mam nic swojego, kochani. Ja mam tu świadomość. To mnie uczy wielkiej, ale to wielkiej, głębokiej pokory. Nic nie mam swojego, kochani. Ja nie chciałem się, ja nie pchałem się na życie, za przeproszeniem, prawda? Nie pchałem się. Ja nie zaplanowałem swojego życia. To On, mój kochany Ojciec, Twój Ojciec, Bóg, Jezus, Mistrz nasz, który jest wszechmogący i kochający, który jest balsamem na nasze życie, kochani. Jezus jest Panem. On jest naszym przyjacielem. On dotyka naszych ran, uzdrawia nasze serca. I później my możemy tą miłość nieść ludziom. I chcę właśnie o tym powiedzieć, że
Byliśmy sami, zobaczcie, grzesznymi ludźmi. Do końca życia będziemy korzystali, kochani, ze spowiedzi. Do końca życia. Nie ma tak, że przestaniemy już korzystać z sakramentu spowiedzi. To nie będzie tak, kochani. Zobaczcie, święty ojciec Pio, wielki, ogromny, przepotężny mistyk, który przeżył tyle bólu. 50 lat miał dziury w rękach, w boku i na nogach. 50 lat miał wielki ból. Nie jak boli ząb jeden dzień, trzy dni. Nie możemy wytrzymać nieraz. A on 50 lat, wyobrażacie to sobie? Niesamowity ból cierpiał. Mówił właśnie, że spowiadać się należy co 7, co 8 dni. Wtedy jesteśmy bardzo czyści i mamy warunki wewnętrzne. I to nie warunki zewnętrzne sprawiają, że człowiek jest szczęśliwy, tylko warunki wewnętrzne. Czyli czystość sumienia, czystość serca. Bo Jezus powiedział, że błogosławieni czystego serca, ale bowiem oni Boga oglądać będą. Warunki wewnętrzne dają nam szczęście, radość i wolność. Jak odcinamy się, jak zrywamy kajdany, które zniewalają nas różnymi rodzajami zniewoleń, czyli grzesznego postępowania, grzesznego myślenia, grzesznych zachcianek, zniewoleń, nałogami, kochani. Tak jak ja byłem zniewolony, przykuty, nie mogłem się rozpędzić, nie mogłem rozwinąć skrzydeł, nie mogłem, jak to się mówi, latać, wzbijać się do Boga, bo byłem przykuty łańcuchami do wielkiej, ogromnej kuli grzechu. I chodziłem przybity każdego dnia, rozumiecie? Ja nie wiedziałem wtedy, że to grzech mnie zniewala, że nie mogę poczuć takiej pełni, takiej radości, szczęścia prawdziwego, takiej świeżości życia, kochani, entuzjazmu. To jest cudowne, naprawdę, kochani. Nigdy nie zamienię teraz na żadne skarby świata, na żadne złoto, na żadne srebro, na nic. Idź precz, szatanie, zawsze mówię. Nie udzielam żadnych wywiadów, nie chodzę nigdzie, kochani, do żadnego radia, do żadnej telewizji. Odmawiam, nie chodzę. Nie chodzę, nie chcę tego, no nie chcę. Nie czuję takiej potrzeby. Ktoś, kto chce posłuchać, co mam do powiedzenia, kochani, to zapraszam właśnie na mój kanał. Tutaj jedynie mogę coś powiedzieć, jakieś przemyślenia. Nie chodzę, odmawiam. Wybaczcie mi, ale odmawiam. Z całym szacunkiem, ale no nie chodzę nigdzie, kochani. I dziękuję za uszanowanie tej decyzji mojej. I to jest najpiękniejsze, kochani. Jestem wolny. Nie czuję potrzeby nigdzie jakoś udowadniania nic, tylko rzucam słowo, rzucę to, co mam w sercu, rzucę to, co tutaj na internecie, co przeżywam. I to jest najpiękniejsze. Może, daj Boże, modlę się później, jak wrzucam ten filmik do Boga, czy to Koronko, czy do Maryi polecam, te wszystkie dusze, które będą słuchały tego, żebyś Jezu dotknął ich serca, żebyś pociągnął ich do miłowania Ciebie, żebyś zbawił te dusze, chociaż dla jednej duszyczki, żebyś pomógł. I to jest najpiękniejsze, kochani. I sobie żyję spokojnie, skromnie. Jest pięknie. Także dobrze. Teraz Słowo Boże, kochani, z Ewangelii według świętego Łukasza. Do tego właśnie zmierzałem dzisiaj. Ewangelia według świętego Łukasza, 13 rozdział od wersetu 6. I opowiedział im następującą przypowieść. Nasz Pan Jezus, nie? Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Ja to mogę tak interpretować do siebie, kochani, że przyszedł Pan do mojego życia, ciągle przychodził, patrzył, a ja nie wydawałem żadnego owocu. A dla mnie owocem życia to jest miłość, kochani. Miłość Boga, Matki Bożej i ludzi. To jest dla mnie owoc. Kochać całym sercem, zapierać się samego siebie. Nieraz się nie chce iść na modlitwę. Nieraz się nie chce iść tu na różaniec, wiecie. Człowiek taki trochę zmęczony, ale zapieram się samego siebie. Mówię, właśnie zależy, kochani, jaką mam intencję, z jaką intencją idę. Jeżeli idę, bo ja tak sam siebie staram się nakręcać, wiecie co chodzi, żeby zmuszać się do jakichś takich dobrych rzeczy. I sam siebie nakręcam, na przykład mówię, dobra, idę Maryjo, bo wiecie, tutaj przed Eucharystią, przed mszą świętą,
Teraz przeszło o 19, to czyli o 18 zaczyna się różaniec. Dwie części. Mi czasami się nie chce, bo całym dniem gdzieś łażę, to na Kryziewec, to gdzieś tutaj na Górę Objawień, czy na adorację chodzę tam do Oazy Pokoju. I kochani, naprawdę, tutaj te upały, to są upały, no 40 stopni, 42 niekiedy na słońcu i strasznie gorąco. Człowiek zdaje się chodzi w tej czapce, ale wiecie co, to słońce tak piecze na ręce, gdzieś tam się przebija, gdzieś na policzki te słońce i człowiek taki się czuje zmęczony później, wiecie co chodzi, w tym całym dniu przychodzi tam do domu, 16 czy która, nie? Coś tam zje sobie, parę jajeczek. lubię sobie gotowane jajka, bardzo tanio. No to taka kolacja, czasami 10 jajek, ugotuję sobie kawałek arbuza, jak ostatnio na Facebooku, znaczy ostatnio, wczoraj zamieściłem zdjęcie. Kupuję sobie tak no, 10 jajeczek, kawałek arbuza na przykład, 2,5 euro. Czyli krzywdy nie ma. Tak wiadomo, 10 jajek od razu nie zjem, nie? Czasami zjem 7, 6, tam jak poćwiczę trochę, to więcej, no. 8. Uda się zjeść. I zobaczcie, też jak człowiek chce być jakiś zdrowy, chce mieć kondycję jakąś taką fizyczną, fajną. Zdrowo się odżywia, prawda? Jakieś sałatę je. Zielone te warzywa, jakieś owoce. Wiadomo, ja staram się pieczywa nie jeść. Cukrów w ogóle nie spożywam, jakichś jogurtów słodkich. No nie jem w ogóle cukru, wiecie? Węglowodanów staram się jak najmniej spożywać. Tam ograniczam się, wiadomo, tam 50-60 gram na dzień. Do 100, no to już maksymalnie. 100 gram to, wiecie, no ograniczam cukier, w ogóle nie słodzę, kawy nie słodzę. No i czuję się lepiej, nie jestem taki zmęczony, kochani. Ale jeśli nawet taki jestem zmęczony, mówię pod wpływem takiego, tego słońca, tego wszystkiego. I tak sobie mówię, tak się motywuje. Jaka jest twoja motywacja? Z jaką intencją idziesz? Tak, aby tylko zaliczyć, załóżmy, nieraz jakiś taki był czas, pamiętam, że jak się nawracałem, to tylko chodziłem, tylko aby zaliczyć, jakby nie, że to mi jakoś, że pójdę, ale to właśnie chodzi o intencję. Z jaką intencją idziesz? I na przykład, i tak sobie pomyślę, Maryjo, idę w ten drużaniec, jestem zmęczony i te wszystkie części, te dwie części chciałbym ofiarować za mnie, za moją rodzinę i za wszystkich ludzi w tych intencjach, którzy mi proszą, abyś ratowała nasze życie od jakichś złych rzeczy. Jeszcze tam, wiadomo, jak pod twoją obronę uciekamy się, święta Boża, rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód i tak dalej, i tak dalej. Dlatego Maryja mówi, tak mówię, Maryjo, Mateczko, idę właśnie w tych intencjach za nas wszystkich, żebyś ratowała nas od jakichś złych przygód, abyś pomagała nam się zbawić. I wiecie co, jak już idę, też tak idę taki zmęczony, ale jak już zachodzę, ten różaniec się wkręcam w ten różaniec, zamykam sobie oczy, to wiecie, ludzie krążą, kręcą się to w tą, to we w tą. I nieraz człowiek no troszkę się rozprasza. No zależy jaki ma dzień, prawda? Jakiś taki Duch Święty tak skupia mocno w sobie, tak masz takie skupienie, koncentrację. Nieraz tak jest, że ma taki człowiek skupienie, to ci ludzie nie przeszkadzają, ale nieraz tak jest, że człowiek ma takie rozproszenie, wiecie, schodzi, tak trudno się skupić. To wtedy zamykam oczy i ci ludzie kręcą się, bo naprawdę mnóstwo ludzi tutaj jest, naprawdę mnóstwo ludzi tu w Medjugorje. Jak to was nie był, to zapraszam. Niesamowite miejsce. No i wtedy jest pięknie, no i wtedy jest pięknie, no kochani. Wraca takie orzeźwienie, takie siły fizyczne, takie witalne wracają. Nie wiem, co się dzieje, to ciężko, kochani, czasami wytłumaczyć coś na język, naprawdę, na słowa. Jak to, jak wytłumaczyć, jak wraca jakaś siła, taka energia. Jakaś taka moc, witalność. I to jest najpiękniejsze, kochani, że liczą się nasze intencje, z jakimi intencjami idziemy, na przykład, nie? To jest najpiękniejsze. Tylko miejcie to na uwadze, kochani. No, czasami może czegoś nie chcecie, właśnie zapierać się samych siebie, a idę na adorację, na przykład pomodlę się za swojego męża, który tam ma problemy z alkoholem, albo pomodlę się za swoją żonę, która przeżywa teraz jakiś trudny okres, bo tam coś, na przykład, nie wiem, dziecko straciło, albo co. Różne, takie myślenie na życzenie, prawda? Różne traumy, tragedie ludzie, rodziny przeżywają, prawda? Czy po utracie kogoś bliskiego, ktoś nie może się jakby ogarnąć, jakby zebrać się, jak to się mówi, do kupy, jakby, nie? Przeżywa bardzo mocno, ktoś jest nadwrażliwy taki i słaby psychicznie, na przykład, nie? Słaba psychicznie i to dotyka ją, nie? Dlatego ludzie powinni... Zobaczcie, Jezus mówi, no... Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Dlatego pamiętajcie, kochane duszyczki, gdzie szukać ukojenia, gdzie szukać pokrzepienia? U Jezusa.
Tylko czy my przychodzimy do Niego? Prawda? Właśnie. I właśnie, właśnie. Masz trudny czas? Pójdź na adorację. Pomódl się ze swoją żonę. Pomódl się ze swojego męża. Ofiaruj ten czas, żeby Pan wesprał ją, wsparł ją, Jego. To jest cudowne, kochani. Jedni drugich brzemiona nośmy. Módlcie się za siebie nawzajem, abyście odzyskiwali zdrowie. Amen. Bo gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię moje, tam jestem pośród nich, mówi Jezus. Gdzie dwaj zgodnie o coś prosić będą, tego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Amen. Proście otrzymacie. Właśnie, jeżeli moje słowa będą trwać, jeżeli we mnie trwać będziecie, a moje słowa w was, to poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni, dzieci kochane Boże. Jesteście dziećmi Ojca waszego w niebie. Nie lękajcie się niczego, tylko żyjcie Jego słowem, kochajcie Go całym sercem, kochajcie Maryję, Matkę naszą i siebie nawzajem, kochani. I to będzie najpiękniejsze zamknięcie naszych oczu, jak już dojdzie do naszego kresu. Wtedy otworzymy oczy w innym świecie, kochani, z Jezusem, z Maryją, ze świętymi. Daj Boże nam, kochani, abyśmy ominęli czyściec. Także daj Boże nam, kochani, święte takie życie, dobre życie, tak jak zachowywać się, tak jak Ty, Panie, przykazujesz po prostu. Nie bać się, nie wstydzić się Chrystusa nauki, bo to jest jedyna nauka, która jest, kochani, zbawienna dla nas, potrzebna. Żyć tym słowem trzeba, to jest obowiązek, kochani, miłować drugiego człowieka, Boga, Maryję. Kto mnie miłuje, mówi Jezus, będzie zachowywał moją naukę i kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Właśnie. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców. Właśnie. Ja nie miałem całe życie owoców, żadnej miłości, tylko jakieś pożądliwość, zaspokojanie swojej pożądliwości, seksualności jakiejś, wiecie. Bo prawdziwa miłość, kochani, zaczyna się dopiero wtedy, kiedy szczęście drugiej osoby zaczyna być ważniejsze niż twoje. Jak w małżeństwie, na przykład nie dbasz o współmałżonka, żeby był szczęśliwy. Wyręczasz go nieraz, swoją żonę, swojego męża w jakichś obowiązkach. Pomagasz w sprzątaniu, w myciu naczyń, w gotowaniu obiadu. Jak przychodzi żona zmęczona, ma już ugotowany, smaczny obiadek na przykład. I to jest cudowne. Miłość. Później na randkę gdzieś sobie idziecie. Za rączkę. Patrzycie sobie w oczy. Odnawiacie te przyrzeczenia takie małżeńskie. Jak ja Cię kocham. Mówicie do siebie, jak jesteś piękna, jak jesteś przystojny, mordo ty moja. Nie? To jest piękne, kochani. Pielęgnować tą miłość w sobie. Szacunek do siebie ogromny mieć. To jest piękne, kochani. I czytać Boże Słowo razem. Modlić się razem. W domu. Wtedy będzie pięknie, kochani. Amen. Właśnie. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika. Oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. I zobaczcie. Jezus przebaczył nam wszystkie nasze grzechy. Przynajmniej jak ja żyłem, jak w Sodomie i Gomorze. To dlaczego teraz ganiamy tych wszystkich ludzi, którzy żyją w grzechach? W jakiś taki niezdrowy sposób, bez miłości. Kochani, nawet słowa jakieś zwracające uwagę, bez miłości, to tylko są jakieś takie moralizatorstwo. Jakieś wynikające, nie wiem, z jakichś kompleksów, nie wiem, bo ktoś chce poczuć się ważny i, nie wiem, dawać jakieś reprymendy innym. To nie na tym to polega, kochani. To bez miłości to jest straszne. To jest straszne bez miłości. Wynika z jakiejś pychy, z może jakiejś wyniosłości, że jest się lepszym, że się uzurpuje sobie jakieś, nie wiem, prawo do jakiegoś osądzania. Bóg jest jedynym sędzią, kochani. I dlatego zobaczcie, po słowie nam Boże mówi, żeby daje, ja to widzę w tym słowie, że daje mi zachętę do tego, że jak widzę ludzi, którzy, nie wiem, straszne rzeczy robią, grzeszne jakieś,
już na przykład, nie wiem, 3 lata to robią, nie? Zobaczcie, oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu. Czyli nie mają Bożej miłości, że atakują innych, źle żyją, jakby źle atakują Kościół, nie? Że 3 lata modlisz się za nich, 3 lata jakby, nie? I nic. Zobacz, oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu. I nie ma owocu miłości u nich. To nic, patrzcie, słuchajcie. A nie znajduję. I mamy taką pokusę nieraz, że je przykreślić może, żeby nie dać im szansy na zbawienie. Zamykamy im drogę, nie chcemy ich już kochać, że odcinamy się od nich. Jeszcze ich potępiamy, załóżmy, nie? A Jezus każdego człowieka kocha, każdemu człowiekowi dał życie. Jeszcze jest szansa na ich nawrócenie. Nie każdy święty dobrze zaczął. Nie wszyscy święci dobrze zaczęli. Ale wszyscy dobrze skończyli. A Pan Jezus co mówi? Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Dlatego nieustannie się módlcie za nich, kochani. No szkoda, żeby zostali potępieni gdzieś, nie? Bo może są nieświadomi pewnych rzeczy. Dlatego proście bez przerwy, non-stop, każdego dnia. Owoce zostawcie już Bogu, wy tylko módlcie się wytrwale. Jak święta Monika, bierzcie przykład ze świętej Moniki, która kilkanaście dobrych lat modliła się o nawrócenie dla swojego syna. I w końcu, kochani, co? Zaskoczyło. I się nawrócił. Polecam. Na YouTubie wpiszcie sobie. 2 części są po parę godzin. Jest moc. Ja to kocham to. Kocham tego lektora. Pięknie jest czytane to wszystko. Naprawdę. Wyznania świętego Augustyna. Posłuchajcie sobie 2 część. Petarda. Jak święty Augustyn pisze. Biskupem został. Rozumiecie? A kim był na początku? W 1 części się dowiecie. Właśnie. I zaskoczy, kochani. Już nie będą piłować krzyży, bo Duch Boży ich oświeci, że to, co robią, jest zasługujące na... niekoniecznie na życie wieczne. W Bogu. I dla Boga. Rozumiecie? Dlatego nieustannie módlcie, trwajcie na modlitwie, a owoce pozostawcie Bogu. Wy tylko wytrwałością swoją ocalajcie, modlitwą ich otaczajcie. A w końcu Boża łaska ich dotknie. Zobaczycie, wspomnijcie moje słowo. Wspomnijcie moje słowo. Rzekł więc do ogrodnika, oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Jest taka pokusa, nie? A wytnij go. Wytnij go. Po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział, czyli ty albo ja, i mówisz do Chrystusa na adoracji. Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, jakby nie zabieraj go z tej ziemi, bo nie daj Boże, jak w niełasce uświęcającej odejdzie z tego świata, nie wiem, Panie, gdzie on albo ona może wylądować. Boję się o to, Panie, boję się o to duszę. Pomóż, przyjdź z pomocą. Ja oferuję Ci, Panie, wejście na Krzyżowiec w tej intencji, żebyś uratował jakąś duszę, Jezu. Albo oferuję Ci, Panie, adorację, tą godzinną na przykład. Przybywając z Tobą, Jezu, chociaż mi się nie chce czasami iść tyle kilometrów. Ale idę, Panie, abyś uratował jakąś duszę. Amen. Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, tego człowieka, załóżmy, modlisz się, prawda? Aż okopię go i obłożę nawozem. I obłożysz go modlitwą, a zobaczysz, że Bóg go dotknie. Nie zniechęcaj się, kochaj tego człowieka. Kochaj, otaczaj go miłością, modlitwą. A zostanie uzdrowiony przez Boga, uzdrowiona. Tylko wytrwale się módl. Nie zniechęcaj się. Miłość cierpliwa jest. Miłość wszystko przetrzyma. Kochaj tego człowieka. Wiadomo, trzeba potępiać te czyny, które on może robi, ale kochać tego człowieka, bo może świadomie to robi. Pod wpływem może zniewolenia jakiegoś, albo złych duchów, albo innych ludzi, którzy mu coś każą robić. Dlatego kochajcie tego człowieka, ale módlcie się dużo za niego. Okopujcie go tym nawozem modlitwy waszej, pełnej wiary i miłości do tego człowieka. Amen. Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, albo ją pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem i może wyda owoc. Boże, dziękuję Ci za to słowo. To jest bardzo takie słowo dające nadzieję właśnie.
Mnie to pokrzepiło dzisiaj na duchu, to słowo zachęciło do tego, żeby właśnie iść i modlić się za ludzi, za siebie nawzajem, za tych wszystkich intencjach waszych, kochani. No tak lubię, kocham adorację, kochani, przychodzić do mojego Pana, tak samo i wy. Bo tak rozkocha moje serce, to jest nieprawdopodobne, co dzieje się z moim sercem, kochani. Kiedyś miałem takie serce kamienne, bez jakichś uczuć, bez wrażliwości, bez jakichś emocji, kochani, nie potrafiłem wyrażać emocji. A teraz, kochani, tak dziękuję Bogu, że zmienia moje serce, że jestem wrażliwy, czuły na potrzeby innych, modlę się za innych, pomagam im jak mogę. To jest cudowne, kochani, że w każdym chcesz pomóc Chrystusowi, to przyodziej Go, nakarm Go, odwiedź Go w więzieniu, odwiedź Go w szpitalu. A będziesz miał wielki skarb w niebie, kochana siostro, bracie. Będziesz miał wielki skarb w niebie. Jesteś dzieckiem Bożym, nie dzieckiem tego świata, nie dzieckiem złego ducha, tylko dzieckiem Boga, dzieckiem światłości, dzieckiem miłości, która jest w Tobie. Bóg mieszka w Twoim sercu. Nie zapominaj tego, kochana duszyczko, jesteś wybrana, wybrany, jesteś apostołem miłości, miłości i pokoju. Bóg wybrał Cię do pięknej służby, abyś niósł ludziom Jego miłość, wytrwale, cierpliwie i w miłości Jego, nie potępiając nikogo, tylko modląc się, dając ten nawóz, otaczając nawozem modlitwy każdego człowieka, który widzi, że źle postępuje. Sami źle postępowaliśmy, dlatego kochani, no, jeżeli Bóg nam przebaczył, to i my przebaczajmy sobie nawzajem, aby miłość w naszych sercach wzrastała, abyśmy my się umniejszali, ażeby On wzrastał, jak uczy nas tego święty Jan Chrzciciel. Także kochani, przeczytam wam jeszcze parę orędzi, które gdzieś poruszyły też moje serce dzisiaj. Znaczy ja wcześniej te książki czytałem, a w Polsce mam, a tu specjalnie kupiłem tę książkę jakby na poczet nagrywania, wiecie. Kiedyś byłem w 15 roku, to kupiłem ją pierwszy raz. Niesamowicie wywarła na mnie wpływ, naprawdę. On takim prostym językiem pisze, ojciec Sławko, no. Bogu nie będą dzięki za takich prostych, zwykłych ludzi. Dobrze, i teraz kochani, orędzie. 25 marca 1999 roku. Drogie dzieci, wzywam was do modlitwy sercem. W szczególny sposób, dziadki, wzywam was, byście modlili się o nawrócenie grzeszników, tych, którzy mieczem nienawiści i codziennymi przekleństwami przebijają moje serce i serce mojego Syna Jezusa. Módlcie się, dziadki, za wszystkich, którzy nie pragną poznać miłości Bożej, pomimo że należą do Kościoła. Módlmy się, by się nawrócili, by Kościół zmartwychwstał w miłości. Czas, który jest wam dany na nawrócenie, możecie przeżyć tylko w miłości i modlitwie. Postawcie Boga na pierwszym miejscu, aby Jezus zmartwychwstały został waszym przyjacielem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Także kochane duszyczki, ściskam was, z całego serca was pozdrawiam. Niech wam dobry Bóg błogosławi, niech przytuli was Matka Boża do swego serca. Niech wyprasza wam wszelkie potrzebne łaski do waszego stanu, o świętość dla waszych rodzin, dla waszych dusz, o wielką miłość, abyście się umieli poświęcać z miłości do drugiego człowieka, bo żyje w nim Chrystus. Amen. Bo cokolwiek uczyniliście jednemu z moich braci, tych najmniejszych, mnieście uczynili, mówi Pan. Będziecie mieli wspaniałą nagrodę w niebie. Zobaczycie, wspomnijcie moje słowo. I cóż, kochani, jeszcze może jeszcze raz do tego wrócimy. Do tych słów na koniec jeszcze przeczytam, kochani, jeszcze raz, żeby utrwalić nam w pamięci, zachęcić nas. Dzienniczek 777. Dziś w duchu byłam w niebie i oglądałam te niepojęte piękności i szczęście,
jakie nas czeka po śmierci. Widziałam, jak wszystkie stworzenia oddają cześć i chwałę nieustannie Bogu. Widziałam, jak wielkie jest szczęście w Bogu, które się rozlewa na wszystkie stworzenia, uszczęśliwiając je, i wraca do źródła wszelka chwała i cześć z uszczęśliwienia. I wchodzą w głębie Boże, kontemplują życie wewnętrzne Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, którego nigdy ani pojmą, ani zgłębią. To źródło szczęścia jest niezmienne w istocie swojej, lecz zawsze nowe, tryskające uszczęśliwieniem wszelkiego stworzenia. Rozumiem teraz świętego Pawła, który powiedział: ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani weszło w serce człowieka, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Także miłego dzionka, kochane duszyczki, niech Bóg Wam błogosławi. Pokój, dobro, mordeczki kochane, miłego weekendu z Bogiem, pa, pa.